Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic 4 epizod drugi i dzisiaj będziemy kończyć... Ej, jest to epizod metal. The Death Hack Mark II. Więc tak, dziś będziemy przechodzić grę i... nowego bossa tymże. Więc jak widzicie, to jest jedyny... Co się dzieje z moim kontrolerem dzisiaj? Więc tak, to jest jedyny akt... jedyny zone, który ma tylko jeden akt i bossa. Ale zauważycie czemu. I muzyka tutaj jest epicka. I tutaj będzie nawiązanie do Sonica CD, tak by the way. I to dosyć takie... ogromne, bym powiedział. Bo ogólnie sama gra się dzieje w tak jakby uniwersum Sonica CD. Ale no... zobaczcie, o co mi chodzi właściwie. I ogólnie jest to zabawa grawitacją. Ale nie, no świetnie jest to wszystko tutaj zrobione. Jest to zabawa grawitacją, jak zauważyliście. Prawie jak w... teraz spróbuję sobie jakiś dobry przykład wymyślić. Jakiś dobry... zone z zabawą z grawitacją. Z klasycznych gier. Niestety... Nie przychodzi mi na myśl nic. No, i teraz... walka będzie. Znaczy walka. Zwał jak zwał. No walka, pojęcie względne. No widzicie, Eggman ma osłonę. Możemy... polecieć sobie do góry. Co niestety nas może... kurde, hol! Na serio, to jest okropne. Ej, co jest? Oczywiście możemy go uderzać, co mu nawet sporo robi, bo możemy dzięki temu uzyskać, ale jak widzicie, jest też duża szansa, że oberwiemy. Ale na szczęście tutaj zbiera nasze pierścienie, więc wszystko jest okej. No i znowu pokonaliśmy Metal Sonica już po raz. Przypominam, trzeci. Ale... to nie ostatni raz w tym... zone. Akcie. Zwał jak zwał. Nie wziąłem... tej... shield... co? Tarczy. I ogólnie jest jakiś taki newsów... tak jak widzieliście, ogarnąłem już emulator Androida, żeby nie lagował, więc Rayman Adventure spokojnie mogę nagrywać. Mam nadzieję, że się cieszycie, więc ewentualnie taki let's play będzie, jeżeli bardzo będziecie chcieli. Znaczy i tak go zrobię, bo to się tak wpisuje w klimat Raymana Legends i Origins, więc... już z braku laku to zrobię. Co ja? Zabawa grawitacją. No, próbuję sobie jakiś... przypomnieć zone z klasycznego Sonica, ale jedyne co mi przychodzi na myśl to Sonic Colors. Dobra, to będzie właściwie, bo to było 3 pierścionki, a nie 2. No! Nareszcie. No i nie mam tutaj zbytnio już co komentować, powiedziałem dosłownie już wszystko co można, a nawet więcej. To już widać, że tu jest wyczerpanie materiału. Oczywiście następnym let's playem, jaki będzie po tej grze Sonica, to będzie Knuckles Chaotix. Jedna gra wydana na Sega 32X z Soniciem, tak jakby. Ale o tym już będę mówił w let's playu Knuckles Chaotix. Tak, to jest... dobrze zgadliście, to jest Stardust Speedway Bad Future z Sonica CD. Żadne inne tutaj podrabiaństwo, to jest najprawdziwsze Stardust Speedway. I tutaj nareszcie możemy być szybsi niż Metal Sonic. No i dzięki Metal, pokonaliśmy cię już kolejny raz.
i zginąłeś dokładnie tak samo, prawie że. Play the next act, oczywiście. I ten odcinek będzie bardzo krótki, ale przynajmniej zobaczycie rzecz, która została wycięta, tak jakby z Sonica 4 epizod drugi. Więc tak, po epizodzie drugim miał być epizod trzeci, był planowany i był nawet ending w Soniku 4 epizodzie drugim, gdzie po zbraniu wszystkich szmaragdów wyświetlał wam się jeszcze napis z zapowiedzeniem Sonika 4 epizod trzeci, ale został oficjalnie wycięty z jakiegoś powodu. Idziemy sobie tutaj, bo to są dodatkowe pierścionki. To jest tutaj specjalne miejsce zrobione tylko po to, żeby odblokować Super Sonika. I przed tym odcinkiem prawdopodobnie mieliście jeszcze nagranie z zebraniem trzech ostatnich szmaragdów. Więc tak, to jest Dead Egg Mark II Heart Boss. Finowy boss tej gry. I muzyka jest zasna, tylko szkoda, że to nie jest jakaś, wiecie, muzyka bossa. Na przykład, jak na przykład to było w Soniku 3. I na Kills, tylko po prostu tak o. I musimy po prostu te komory sercowe atakować. Nie jest to dosyć trudne. I nie ma różnicy, jaką komorę zaatakujecie, czy prawą, czy lewą. Najważniejsze jest to, że... Kurde, mordy. I ta walka się dosyć drastycznie zmienia później. Dobra. Więc Eggman będzie nas tak nami rzucał. Co jest... Nie jest fajne, przyznam. No i właściwie do dzisiaj nie wiem, co to robi. Nie wiem, czy to jest jakaś pomoc z poruszaniem tymi wszystkimi pierścieniami. A wy musicie tutaj dbać o pierścienie, czego ja niestety nie robię. Ale dobra, no to jest live play. No tutaj, o kurde. Dobra. Po prostu ja już chcę to ukończyć. Ja chcę to ukończyć i nie dbam już o te pierścionki. Bo już na nic mi się praktycznie nie przydadzą, oprócz podtrzymywania mojego życia, ale to... Wow. Dobra. Easy. Spokojnie. Malutkimi kroczkami. Dobra. Teraz zero pierścieni. Ojeju, sądzę, że zginę. Sądzę, że zginę. Najprawdopodobniej zginę i po prostu będziemy jeszcze raz to robić. Albo zrobię cięcie. Ło! Nie! Ej, nie zauważyłem nawet tego. Myślę, że wszystkie się rozwaliły. Ej, to było tak bardzo nie fair. Czuję się tak bardzo oszukany. Teraz, to coś musi być. To nie może być tak samo z siebie. Wait, what? A, dobra, już chyba wiem, jak działa ta gra. No serio, bawienie się tą grawitacją w tym poziomie jest świetne. Ło. Nie no, fajna zabawa nawet by była tutaj. I jakbyście chcieli wiedzieć, to u Pomidora Sonic 4 epizod drugi będzie ze mną. Jak będzie w końcu go nagrywał. To jest takie malutkie info, więc najprawdopodobniej będzie epizod drugi ze mną Pomidora. U mnie niestety Pomidora nie było, chociaż może będę nagrywał razem z nim, tak, wiecie, taka zagrajmy na luzie w Sonika 4 epizod drugi, jakim coś zrobił. I u mnie by to było na luzie, a u niego by to był normalny let's play. To sądzę, że byłoby fajne. I okej, okay. Ja zostawię sobie tutaj te pierścienie, żeby mieć, żeby mieć jakieś, jak to się mówi, zapas na wszelki wypadek, takie jakby oszczędności, więc to jest akurat bardzo pomocne w tej walce, może nam pomóc się dostać do tego serca.
Na nasze nieszczęście to serce jest blokowane. Raczej ta komora. Ja się nie znam na sercu, od razu mówię. Tylko po prostu znam pojęcie lewa i prawa komora sercowa. Albo serca. Nie wiem, nie jestem chirurgiem. Albo coś w tym stylu. Albo kardiologiem. Sądzę, że prawdopodobnie nawet byście mnie o to nie posądzali. Ale dobra, no przynajmniej mało pierścieni zbieramy, to jest najważniejsze. Dlaczego... ja. Dlaczego ja? Dobra, nie wiem, czy właściwie komentarz tutaj jest zbytnio taki potrzebny, bo to już jest tylko taka ostateczna walka. Prawie tak jakbym komentował walkę Dead Robo, przepraszam, z Sonikiem z Sonika 2. Więc prawdopodobnie w ogóle w walkach z bossami w Soniku nie będę miał jakiegoś błyskotliwego komentarza. No powiedzmy sobie szczerze. Nie oszukujmy się. Nie jestem błyskotliwym człowiekiem i czegoś takiego ode mnie wymagania to byłoby po prostu żartem. No ale staram się jak najbardziej. Myślałem, że jednak zamknę ten odcinek w mniej niż 10 minutach. Nie liczę z napisów końcowych, rzecz jasna. O właśnie, tutaj się zaczęło. Tutaj już się te pierścienie rozpadają. Nie wiem, czy już przypadkiem nie zostało nam tylko dwa lub jedno uderzenie. To jest właściwie rzecz, którą nie jestem pewien. Której nie jestem pewien, nie którą. Okej, okay, tutaj musimy już rozbić naszym super uber duper spindaszem i skoczyć. Cała filozofia. W ogóle jak się dowiedziałem, to Super Sonic w tej grze działa tak, że jeżeli się, wiecie, tak jakby, nie wiem, skumulujemy z Tailsem, to Super Sonic jest anulowany, co jest według mnie głupie, bo to powinno działać jak tak, że, nie wiem, Tails dostaje jakąś taką złotą obwódkę i też jest tak jakby super. Albo też się stać super, bo tutaj już Tails to jest ten jakby modern Tails, dorósł już. Albo Adventure Tails, też tak można powiedzieć. Już jest w wieku tego z Adventure. I co chcę przez to powiedzieć, to to, że Sega powiedziała, dlaczego Tails nie mógł się stać super Tailsem tylko przez szmaragdy chaosu, tylko musiał też super szmaragdy mieć do tego. Odpowiedziała Sega, że po prostu był za młody. No a teraz już nie jest za młody. No i dobra, pokonaliśmy Dead Egg Heart. No i tyle. Pokonaliśmy bossa. Oczywiście po napisach końcowych będziecie mieli ten ending, o którym mówiłem. I co? Moje opinie o grze. Bo teraz będą napisy końcowe. Ale nie, chwila. Jeszcze będzie cutscene'ka. Dobra, loading. No i no, rozpada się Dead Egg. I cóż my zrobimy? I właściwie to jest praktycznie taka, wiecie, ja to widzę jak po prostu kalka tej scenki, gdzie Tails i Sonic lecieli na właśnie Dead Egg Mark II. No i dobra. I co tu się sztanęło? Się. No i wybuchło. Znowu. Więc tak, ludzi, dziękuję wam za oglądanie, ale tak, moje opinie na temat gry. To praktycznie nie zmieniają się moje opinie dotyczące gry względem Sonic 4 epizodu pierwszego. Ale, więc tak, muzyka została znacznie poprawiona. Znacznie mi się podoba silnik muzyczny i oczywiście Jun Seno, więc to już kompletnie tak samo jak w Sonicu 4 epizod pierwszy. I bardzo mi się podobała też graficzna oprawa, nie jak w Sonicu 4 epizod pierwszy, gdzie wszystko wyglądało mi trochę tak pastelowo, wiecie, że po prostu światło jak się od tego odbiło, to było po prostu wow, to cały obiekt był oświetlony z jakiegoś dziwnego powodu,
albo po prostu był oświetlony strasznie dziwnie. Tutaj to już naprawiono i teraz nadal troszeczkę i tak to dziwnie wygląda. Na przykład Tails z jakiegoś powodu znikający prawie że. Ale to można wybaczyć. No i właściwie to tyle. Różnorodność poziomów też jest zachowana. Są cztery zupełnie różne poziomy, to znaczy Deathlock Mark II to jest tak samo jak prawie że jak Mad Gear. Ale to też można wybaczyć, bo w końcu baza doktora Eggmana nie może się w czymś innym znajdować. No i co ludzie? Dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa pa. Delektujcie się tymi napisami końcowymi i sekretnym endingiem. Pa pa.